procedowania uchwały nad druk nr 8. Na wniosek dzielnicowego zespołu koordynacyjnego projekt zarządu, opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego w sprawie zadań powierzonych w zakresie programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa Bezpieczny Kraków na rok 2014. Bardzo proszę panią przewodniczącą Krystynę Frankiewicz o sprawowanie uchwały. W ramach programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pod nazwą Bezpieczny Kraków, ten był zrealizowany w 2014 roku zadanie pod nazwą Policja, Komisariat Policji Ustnej w Krakowie, Ośrodek Zgody 10, zakup sprzętu techniki policyjnej, sprzętu łączności, sprzętu uzbrojenia, sprzętu informatycznego, kwota 4000. Straż Miejska Miasta Krakowa, trzeci oddział na wachowaczu na centrum Usza 9, dodatkowe patrole na terenie dzielnicy 18, kwota 6000 zł. I Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Ośrodek Zgody 18, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, kwota 1900 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W uzasadnieniu jest wniosek dzielnicowego zespołu koordynacyjnego Rada Dzielnicy. W związku z tym przydzielimy Wasze środki, ponieważ sprawa była omawiana na posiedzeniu zespołu koordynacyjnego w ubiegły czwartek, a ja w tym czasie uczestniczyłam w misji lokalnej na zalonych terenach. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania czy wątpliwości, Pani Wiceprzewodnicząca Komisji Anna była uczestniczyła w posiedzeniu Bezpiecznego Krakowa, myślę, że udzielić informacje, jeśli pytania. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wniosek dziewiątego zespołu koordynacyjnego Bezpiecznego Krakowa, dzielnicy 18 Maguta. W sprawie planowanych zadań powierzonych na rok 2014 z dnia 27 czerwca 2013 roku dzielnicowy zespół koordynacyjny wskazuje następujący realizator zadań. Policja, Komisariat 8 Policji Krakowie, się zgody 10, kwota 4000 zł. Zakup sprzętu techniki policyjnej, kamizelki, latarki. Mój drugi Straż Pożarna, Straż Miejska Miasta Krakowa, oddział przeciwnego to średnia 9, kwota 6000 zł. Dlatego jak patronem w 2018. Mój trzeci Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej Krakowie się dla Osiedle zgody 18, kwota 1900 zł, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, podpisano przewodniczący dziewiątego zespołu koordynacyjnego Rady Gminy. Szanowni Państwo, tutaj w zakresie uchwały, która jest przedstawiona przez zarząd, w punkcie pierwszym, w którym komisariat policji, jest wprowadzona zmiana po konsultacji, którą odbyłem z komendantem komisariatu, który poprosił, aby nie precyzować zadań w zakresie kamizelki i latarki, tylko wpisać zadania w sposób ogólny, ze wskazań w piśmie, które on do nas przysłał, które zostały przekazane na zespół koordynacyjny, czyli na zakup sprzętu techniki policyjnej, sprzętu łączności, sprzętu uzbrojenia, sprzętu informatycznego. O powyższym, proszę Państwa, rozmawiałem także z panem przewodniczącym zespołu koordynacyjnego, który przyjął do wiadomości wprowadzone zmiany w zakresie tejże uchwały. Otwieram dyskusję, bardzo proszę. Pan Korewski. Mam takie pytanie do pana przewodniczącego, czy więcej wniosków wpłynęło, czy tylko od tych trzech instytucji? Wnioski wpłynęły od tych trzech instytucji. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Pan Kowalik? Ja chciałem się zapytać o te dodatkowe patrole na terenie dzielnicy 18. Co to znaczy dodatkowe? Znaczy ja rozumiem, ale na dzień dzisiejszy to ja nie odbieram, że w ogóle jakiekolwiek są te patrole. A jeśli są, to są w godzinach południowych, wtedy kiedy ich nie trzeba. W godzinach popołudniowych czy wieczornych straży miejskiej się nigdzie nie widzi. Jeżeli mogę odpowiedzieć, to tu jest taka sytuacja, że te dodatkowe patrole będą wyznaczane terminie i godziny przez zespół koordynacyjny, czyli naczelnik oddziału trzeciego w porozumieniu z zespołem będzie ustalał, jakie godziny i które dni będą do wykorzystania przez te patrole. To są dodatkowe patrole w zakresie naszej dzielnicy. Pani Frankiewicz. Tylko chciałam panu radnemu Kowalikowi odpowiedzieć, zresztą może Państwo też jesteście zainteresowani. Mamy podjętą stałą współpracę ze Strażą Miejską i są wyznaczone zadania kwartalne. I co kwartał kierownik referatu, pan Piotr Malinowski, te zadania w Radzie Dzielnicy odbiera. Te zadania są wyznaczone przez Komisję Prawa i Porządku Publicznego. I główny nacisk w tych zadaniach kładziemy właśnie na bezpieczeństwo i patrolowanie terenów zagrożonych. Generalnie wszystko, jeżeli Państwo byście się chcieli zapoznać, to te treści są w Radzie Dzielnicy i do pana przewodniczącego przewodniczącego mamy się też zwrócić i sobie przeczytać. Wczoraj na Komisji Bezpieczeństwa pan Piotr Malinowski referował wykonanie zadań za drugi kwartał bieżącego roku. Niestety nie mam tego, bo to poszło do dokumentacji. Szkoda, że tak jakby pan był zainteresowany, to oczywiście możemy to ustalić. I wykonano, żeby nie przekłamałaś,
bodajże 193 interwencje. Także może ich nie widać, ale to jest i to się przekłada na statystyki już. Także my generalnie wystawiamy oceny bardzo dobre. Sami jesteśmy zaskoczeni, a nie ma powodu, żeby kłamać ze strony Straży Miejskiej. Są patrolowane parki, ulice, chodniki, ogródki jordanowskie, ogródki piwne. Zwraca się, usuwane są wrajki, usuwane albo interwencje w kwestii graffiti, dzikich wysypisk śmieci, zanieczyszczenia terenów przez psy, chowanie. A przede wszystkim teraz, dając zadania na trzeci kwartał tego roku, uczulać, ponieważ jest sezon taki ciepłoletni, w związku z tym się jakby wyłażą z domów i spędzają noc ludzi, zakłócający ciszę nocną ludzie. I Straż Miejska ma zadania, szczególnie poruczone, że mają kontrolować ogródki i różne miejsca w kwestii zachowania ciszy nocnej i przestrzegania. I ponieważ te statystyki, wracam do tego, są nam przedstawiane, więc my możemy uznać, że rzeczywiście ta Straż Miejska chodzi. To nie zamierzam nikomu wmawiać, że tak jest, jeśli ktoś ma inne odczucia, no ale to są w tym momencie też jakby osobiste spostrzeżenia. Taki drobiazg, na przykład, jeżeli może Państwo zwróciliście uwagę, lubi młodzież siedzieć na ławkach, ale nie będzie na tym, gdzie się siedzi, tylko na oparciu. Też na takie drobiazgi prosi o odwracanie uwagi i to się rzeczywiście dokonuje, młodzież już siedzi na siedzeniach. Także tyle w tym. Może bardzo, bo z innej dodawało moje pytanie słabo. Tak, w związku z tym, co przewodnicząca komisji, której też ja uczestniczę, powiedziała, ja też mam do Państwa taki apel, bo w zasadzie każdą sprawę, gdzie trzeba interwencję zgłosić, my możemy przekazać do Straży Miejskiej. Także jeżeli macie Państwo jakieś uwagi w tym zakresie, no to chętnie będziemy tylko przekaźnikiem. Następne zadania będą wyznaczone pod koniec września na czwarty kwartał. Jeśli Państwo będziecie mieć jakieś specjalne życzenia czy miejsca, o których my nie musimy wiedzieć, a Państwo znacie swoje okręgi wyborcze, to prosimy zgłaszać do Komisji Bezpieczeństwa i będziemy zamieszczać zadania kolejne na następny kwartał. Dziękuję bardzo. Ja tutaj uzupełniłem, proszę Państwa, to o czym mówiła Pani Przewodnicząca, to może nie są te dodatkowe patrole i to na pewno nie są one, tylko to jest tak zwany kontrakt dla dzielnic, który został program opracowany przez byłego komendanta Straży Miejskiej w Krakowie. Jest kontynuowany dzisiaj z tymi modyfikacjami przez nowego komendanta pana Młota. No i także pewne modyfikacje zostały wprowadzone przez nowego naczelnika u nas, pana Dadała. I rzeczywiście co kwartał komisja zadaje zadania i później te zadania odbiera, ale one są realizowane w ramach patroli tych, które się odbywają standardowo z oddziału. A to są dodatkowe patrole, na które idą dodatkowe pieniądze. Strażnicy nie będą funkcjonowali w ramach swojego etatu, jeżeli tak mogę powiedzieć, tylko są dodatkowe wolne godziny, które są płatne dla tych strażników. I tak jak mówię, tu zespół koordynacyjny ma swoje działanie, gdzie te patrole będą wysyłane, w jakich godzinach i w jakich dniach, czy w jakim czasie będą one widoczne i dostępne. Pani radna Stabryła? Ja chciałam szybko dodać do tego, co mówił pan przewodniczący, że właśnie w tej chwili odbywają się dodatkowe patrole w okresie letnim, wyznaczonych dniach i relacje z tego będą na najbliższym spotkaniu po wakacyjnym zespołu koordynacyjnego. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze? Ja mam pytanie odnośnie do Straży Miejskiej, czy oni kontrolują ławki tam, gdzie są osoby piją? Tak, mają za zadanie takie, tylko że, bo to jest tak, dzisiaj piją tu, jutro będą pić tam, a przenoszą się albo w ogóle, to tutaj jest taka rotacja tych miejsc. Oczywiście tutaj jest wychwycić, są takie miejsca, które można je tak powiedzmy nie dać i siatce zagrożeń, ale ciężko to stwierdzić. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa widzi jakieś miejsce, gdzie szczególnie sobie upodobali, to trzeba to zgłosić i to miejsce będzie szczególnie patrolowane. My uczulamy Straż Miejską na obydwa parki i odbywanie. Dziękuję bardzo. Czy to wyczerpująca odpowiedź? Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych nie widzę? Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Uchwały na punkt numer 8. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę na drugi nr 8.